Cześć, Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. A informacje dnia rozpoczynamy od toruńskiej geotermii. Wypowiedzenie w 2008 roku umowy Fundacji Lux Veritatis przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami. Tak orzekł sąd w Warszawie, który zgodził się na zawarcie ugody między fundacją a funduszem. Po prawie 7 latach kończy się sądowa batalia w sprawie toruńskiej geotermii. Sąd dzisiaj potwierdził w pełnej rozciągłości, że fundacja była pokrzywdzoną, że działania funduszu były rzeczywiście polityczne, a nie merytoryczne, że zrobiliśmy wszystko, żeby wykonać umowę dotacji i mieliśmy prawo do tego, żeby przede wszystkim zadbać o dobre imię fundacji, o to, że byliśmy zawsze uczciwi. I mieliśmy prawo również do otrzymania odszkodowania. Sędzia Mariusz Solka w uzasadnieniu wyroku wskazał, że podane przez fundusz przyczyny odstąpienia od umowy z fundacją były nieuzasadnione i nieprawdziwe. Całokształt działania funduszu w okresie od końca stycznia do maja 2008 wskazuje na jednostronną i wyjątkowo nieprzychylną dla fundacji działalność nakierowaną na zakończenie umowy o dotację z fundacją, co być może miało związek ze zmianą sytuacji politycznej i wyraźnymi naciskami na odstąpienie od realizacji umowy z fundacją. To, że geotermia stała się sprawą polityczną, przyznał wicepremier rządu PO-PSL Janusz Piechociński. Kwestia geotermii toruńskiej stała się przedmiotem gry politycznej i to był główny powód, dla którego geotermia nie otrzymała publicznych środków, które powinna otrzymać. W grudniu 2007 roku ówczesny wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski polecił pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szukanie pretekstu do wypowiedzenia umowy dotyczącej toruńskiej geotermii. Ze spotkania pozostała notatka służbowa. Rzeczywiście taka notatka istnieje, ma ona charakter bardzo oryginalny. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś takiego zostało sporządzone w Narodowym Funduszu. Władze funduszu próbowały także wpłynąć na zakon ojców redemptorystów. Przyjechał prezes i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do Tuchowa w niedzielę, nawet nie w dzień pracy, gdy nasz prowincjał objął już prowincjalstwo, nowy prowincjał. I pierwszy, właśnie to zaraz przyjechali i do czego? Namawiali go, żeby wpłynął na fundację Lux Veritatis, byśmy się wycofali. Bo jeżeli nie, to wpędzimy zgromadzenie w ogromne jakieś kłopoty finansowe. A to jest w ogóle, to jest pomyłka, że no w każdym razie to jest nieudany projekt i tak dalej. Także tak wpływali, że to jest wszystko nieprawda. To było zaskakujące. Fundusz, jak ustalił sąd, zawsze pomagał swoim beneficjentom, jednak w stosunku do fundacji stosowano zupełnie inne standardy. Działania funduszu były sprzeczne z ustalonymi w tym zakresie zwyczajami, a także zasadami współżycia społecznego. Fundusz nie wykazał absolutnie minimum dobrej woli, ani zrozumienia sytuacji, w jakiej znalazła się fundacja. Ostatecznie w 2008 roku fundusz podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy na dotację na odwierty badawcze w Toruniu, mimo że Fundacja Lux Veritatis wywiązywała się ze swoich zobowiązań oraz odpowiadała na wszystkie pisma i przekazywała wymagane dokumenty. W ocenie sądu wypowiedzenie umowy przez fundusz było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami, skoro w wypowiedzeniu nie wskazano faktycznych i szczegółowych okoliczności uzasadniających wypowiedzenie, zaś wypowiedzenie miało charakter stricte pozamerytoryczny. Mimo że fundacja nie otrzymała 27 milionów złotych dotacji z funduszu, dzięki wsparciu rodziny Radia Maryja odwierty badawcze zostały wykonane, a także udało się przetrwać całą sądową batalię. To, że zrealizowaliśmy badania naukowe, to też zmierzało ku temu, żeby inne miejscowości, nie tylko Toruń, mogły z tego korzystać. I chcę powiedzieć, że bardzo wiele miejscowości, ich przedstawiciele zgłaszali się do nas przez te wszystkie lata, chcąc skorzystać z naszych doświadczeń. Ponieważ Polska, według badań profesora Sokolskiego świętej pamięci, rzeczywiście leży na wodach geotermalnych. Za bezprawne działania funduszu fundacji należało się odszkodowanie wraz z odsetkami sięgające nawet 40 milionów złotych. Każdy dzień zwłoki to 3000 złotych strat dla Skarbu Państwa. Fundacja dobrowolnie zrezygnowała ze sporej części odsetek i otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 26 milionów 490 tysięcy złotych. Utożsamiamy się z tym, żeby w Polsce działo się dobrze. Utożsamiamy się z tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Dlatego odsetki są tak minimalne dla nas.
chociaż oczywiście mamy swoje potrzeby, realizujemy cele, które są szlachetne i potrzebne, ale uważam, że państwo polskie wykorzysta te środki w bardzo dobrym zakresie. Po 7 latach zwyciężyła prawda, a Fundacja Lux Veritatis przetrwała kolejną trudną batalię. W ostatnich latach było ich bardzo wiele, między innymi walka o miejsce na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam, czy kontrolę fiskusa i urzędów państwowych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziny Radia Maria i nieustającej modlitwie wszystko dobrze się skończyło. Zobowiązanie do współpracy z SB, donosy na kolegów, pokwitowania odbioru pieniędzy. Takie między innymi dokumenty znalazły się w teczkach tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Teczkach, które przechowywał w swoim domu generał Czesław Kiszczak. Dziś z tymi materiałami zapoznali się dziennikarze i historycy. Ja niżej podpisany Wałęsa Lech, syn Bolesława i Feliksy. Tak zaczyna się jeden z najważniejszych dokumentów najnowszej historii Polski. To zobowiązanie do tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane przez TW Bolek. Mamy główne materiały dotyczące współpracy agenturalnej Lecha Wałęsy. Zobowiązanie do współpracy i inne dokumenty z teczki personalnej i teczki pracy TW Bolka, które przez 27 lat przechowywał u siebie generał Czesław Kiszczak, ujawnił dziś Instytut Pamięci Narodowej. Materiały przeglądali historycy i dziennikarze. Jestem poruszony, jestem wstrząśnięty. Do tej pory znałem 8 doniesień agenturalnych tajnego współpracownika Bolek, Lecha Wałęsy. Teraz widziałem ich dziesiątki, jeśli nie więcej. Z materiałami zapoznał się między innymi profesor Sławomir Cęckiewicz, autor książki Lech Wałęsa ASB. Profesor przyznaje, że akta z teczek odnalezionych w domu generała Kiszczaka potwierdzają to, co kilka lat temu opisał razem z doktorem Piotrem Gontarczykiem. Historycy udowadniali związki byłego przewodniczącego Solidarności z komunistycznymi tajnymi służbami. W teczce TW Bolka znalazły się donosy na kolegów ze Stoczni Gdańskiej, głównie z Wydziału 4, na którym pracował w latach 70. Lech Wałęsa. Ta współpraca była szkodliwa. W materiałach znajduje się informacja, że na podstawie informacji przez niego uzyskanych założono kilka spraw kwestionariuszy ewidencyjnych, przeprowadzono pewną ilość rozmów operacyjnych. W donosach TW Bolek opisywał nastroje w stoczni po pacyfikacji robotników protestów w grudniu. Informował o tym, co mówią jego koledzy o władzy ludowej i systemie komunistycznym. W donosie z 17 kwietnia 1971 roku relacjonował. Pracownicy stoczni sugerują, że w czasie obchodów powinni wszyscy mieć czarne opaski na znak żałoby. To wyszło prawdopodobnie ze stoczni remontowej. Ja słyszałem najwięcej w budynkach na statku. Wobec powyższego nazwisk nie znam. U nas komentowali to elektryk Schiller, elektryk Jasiński. Jest to jednak nagminne. Za współpracę TW Bolek, jak wynika z akt, pobierał wynagrodzenie. Jest łącznie, tam jest podsumowane, że pobrał ponad 13 tysięcy złotych wczesnych, przy czym pensja zwykłego robotnika w Stoczni Gdańskiej wynosiła wcześniej około 1000 złotych. Więc to są duże kwoty. Lech Wałęsa, który obecnie przebywa w Miami, twierdzi, że akta z teczki TW Bolek są sfałszowane. Były prezydent na swoim blogu zaprzecza, jakoby współpracował z SB. Tak, przegrałem, ale tylko w tym miejscu, gdzie prawie wszyscy uwierzyli, że jednak jakaś zdradziecka, agenturalna współpraca z SB 46 lat temu, incydentalnie krótka, ale była. I na krótko zostałem złamany. To nieprawda. Swoim fachowym okiem akta TW Bolka przejrzał dziś historyk IPN-u Grzegorz Majchrzak. Jestem absolutnie pewien, że te materiały są prawdziwe. Z upublicznionych dziś dokumentów wynika, że Lech Wałęsa z SB współpracował od 1970 roku do 1976 roku. Premier Beata Szydło gościła dziś w Jaworznie, gdzie odwiedziła elektrownię Jaworzno 3. Podczas briefingu prasowego premier poinformowała, że rząd pracuje nad planem dla polskiego górnictwa, który będzie skuteczny i racjonalny.
Szefowa rządu Beata Szydło odwiedziła budowę nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno 3. To jedna z największych inwestycji w polskiej energetyce, realizowana kosztem około 6,2 miliarda złotych przez grupę Tauron. Blok będzie gotowy w 2019 roku. Będzie zużywać blisko 2-3 miliony ton krajowego węgla rocznie. To są nowe miejsca pracy, to jest praca dla regionu, ale to jest również dobra przyszłość dla polskiej gospodarki. Podczas briefingu prasowego premier Beata Szydło mówiła, że energetyka i górnictwo to dwa filary, które muszą być wspólnie wzmacniane. Zależy nam na tym, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, żeby polskie firmy mogły konkurować na rynkach światowych z najlepszymi i żeby przede wszystkim pokonać pułapkę średniego rozwoju, to o czym mówimy w naszym programie rozwojowym. Odnosząc się do konfliktu pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi w kompanii węglowej, premier stwierdziła, że rozmowy trwają, a sytuacja została uspokojona. Najważniejszą kwestią to jest zabezpieczenie wypłat tych wszystkich należności, które należą się pracownikom. I to jest już w tej chwili pod kontrolą. Natomiast my musimy pamiętać, proszę Państwa, o jednym. Przez 8 lat nie robiono nic, jeżeli chodzi o polskie górnictwo. No chyba, że jako próbę reformowania uznamy to, że poprzednia ekipa rządząca konsekwentnie górnictwo polskie niszczyła, doprowadziwszy do takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego odmawia wyznaczenia miejsca na modlitwę dla chrześcijan pracujących w Parlamencie Europejskim. W swoich kuriozalnych tłumaczeniach Martin Schulz wskazuje na możliwość korzystania z pokoju medytacji dostępnego dla wyznawców wszystkich religii. 1 lutego europoseł Mirosław Piotrowski skierował list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza z prośbą o wydzielenie miejsca na modlitwę dla chrześcijan. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska powstała jako wspólnota oparta na wartościach chrześcijańskich i że nie ma oddzielnej kaplicy dla chrześcijan w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie oddzielnego pomieszczenia modlitewnego. Martin Schulz negatywnie ustosunkował się do prośby profesora Mirosława Piotrowskiego, sugerując korzystanie ze znajdującej się nieopodal budynku Parlamentu Europejskiego katolickiej kaplicy. Muszę podkreślić, że parlament pozostaje neutralny i niedyskryminacyjny w sprawach dotyczących wiary, podobnie jak Unia Europejska, która od początku była i nadal jest Unią, respektującą wolność wyznania i zasadę tolerancji. W samym Parlamencie Europejskim na potrzeby modlitwy wyznaczone jest jedno pomieszczenie. I to dla wyznawców różnych religii. To doprowadziło do wielu rażących sytuacji, podkreśla profesor Mirosław Piotrowski. Podczas sprawowanej mszy świętej przyszła jedna osoba, rozwinęła dywanik i zaczęła modlić się do Allaha, zakłócając modlitwy chrześcijan. Także wiem, że po mszy świętej, po nabożeństwach, krzyż, który wisi na ścianie, jest ściągany i doszło do tego, że spadł i został i się po prostu połamał. Europoseł zapowiada dalsze starania o kaplicę, aby zarówno pracownicy, jak i goście Parlamentu Europejskiego mieli udostępnione godne miejsce codziennej modlitwy. Możemy zebrać podpisy wielu posłów do Parlamentu Europejskiego i ponowić tę prośbę i myślę, że będę podążał w tym kierunku. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Noc w kraju będzie na ogół pochmurna. Okresami pojawią się opady deszczu, a na północy spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na Podlasiu do 3-5 stopni na południu. I sprawdzamy aurę na jutro. We wtorek kontynuacja pochmurnej i deszczowej aury. Więcej szans na przejaśnienia na zachodzie. Po południu bez zmian. Jedynie na południu może się nieco rozpogodzić.
Temperatura maksymalna przeważnie w przedziale od 4 do 6 stopni na plusie. Cieplej będzie na Podkarpaciu do około 8 stopni. Jutro przewidziany jest dalszy wzrost ciśnienia. Barometry powinny wskazać 1007 hektopaskali. I na koniec zobaczmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Zapraszam. W środę czeka nas pochmurny poranek. Na południowym wschodzie spodziewane są opady deszczu. Dużo chmur pojawi się także na Pomorzu i na Warmii i tam może poprószyć śnieg. Na pozostałym obszarze prognozowane są niewielkie przejaśnienia. Po południu niebo zacznie się przejaśniać i tylko na północnym wschodzie sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni Celsjusza. W czwartek kontynuacja pochmurnej aury. Większe przejaśnienia spodziewane są tylko na zachodzie. Na Mazurach, Podlasiu oraz w górach może padać śnieg. Po południu przeważnie przejaśnienia, tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 2 do 4 stopni na plusie. Cieplej około 5 stopni na zachodzie.